Cześć, witam cię tutaj, Ningowy Dziadzia. Jak widzisz, Turtle Wax i wosk na mokro. Ceramik Wax. Co my tu mamy? Z zawartością krzemiku. Super hydrofobowość. I to by się wszystko zgadzało. Dla mnie produkt fenomenalnie sprawdza się przy osuszaniu. Dlaczego? Z tego względu, że atomizer daje, zobacz, mega mgłę. No po prostu poezja. Zapach taki, ani to banan, bardzo świeży, bardzo przyjemny. Ja produkt porównuję bardzo, ale to bardzo, raczej bardzo. Bardzo mi przypomina wosk od Elite Detailer, tylko że tamten jest gęścioch na maksa. Tutaj podobna jest miękka aplikacja, ale jeżeli chodzi w porównaniu do tamtego wosku, ten można powiedzieć, że jest o półkę wyżej. Jako osuszacz moim zdaniem zakrawa o wysoką półeczkę. Ja używam go, słuchaj, po myciu auta, właśnie, zobacz, zakamarki, dwa razy do osuszania i zabezpieczenia równocześnie zakamarków. Spójrz, co jest grane. Obłędnie się rozprowadza. Odwracam mikrofibra, która służy mi do docierania past. Nic tu więcej nie jest potrzebne. I poślizg obłędny. Na lakierze również fenomenalnie. On w ogóle daje taki mokry, ciepły połysk. Taki wydobywa głębię na pewno i pokazuje ziarenko. Naprawdę rewelacja. Teraz tak, cyk. Na białym lakierze trochę gorzej. Ja bym go widział raczej przy ciemnych lakierach. Zobacz tutaj. I aha, jeszcze jedna rzecz. Lubi wysokie temperatury. Naprawdę, zobacz. Bez wysiłku. I to jest już. Zobacz ziarenko. Połysk. Rewelacja. Naprawdę rewelacja. Zamykam. Strzał malutki. Najpierw dwa, później już tylko pojedyncze strzały. Nic więcej nie potrzeba. O, tu jest pioch. Piosek zebrałem. Pioch, pioch, pioch. Odwracam. Docieram. I co robię? Odwracam mikrofibrę. Tam, gdzie był piasek, nie macham nią. Zamykam ten piach, tak żebym nie rozprowadzał go dalej. Lecimy. Raz, dwa, świeża strona. Tutaj zakamareczki. No idealny, do tego jest po prostu obłędny. Naprawdę. Obłędnie się sprawdza. A, jeszcze jedna rzecz sprawdzimy. Zaraz zobaczysz. Super. Stare water spoty. On troszeczkę też tak jakby przyciemniał, słuchaj. Tutaj, klameczka. Została mi przyschnięta woda. Strzał. Zobacz, jak pięknie je zbiera. Świeżaki. Widzisz? Delikatnie. Jeszcze tu. I kulturka. I tak właśnie możesz działać na lakierze. Plastik. Fantastik. Strzał. Też były water spociki. Zobacz, pstryk. Świeże oczywiście. Odwracam. Docieram. Zobacz, plastik robi się mokry. Rewelacyjny produkt. Z mega fajnym połyskiem. Water spoty. Widzisz to? Ściecha. Strzał. Delikatnie. Cyk. Odwracam. Tam, gdzie mam suchuteńką. Bo tu jest powłoka. I nie ma. Bomba, naprawdę. Pod tym względem jako osuszanie będzie się sprawdzał fenomenalnie. Ale ja tak jak mówię, używam go do zakamarków z tego względu, że w miarę długo dosyć siedzi. Słuchaj, nie nagrywałem testu. Teraz tak, a jeszcze jedna rzecz. Aplikacja na sucho, jak najbardziej też rewelacyjna. Wosk tak naprawdę siedzi na wszystkim. Na wszystkim. Odradzam przednią szybę, jedyne co. Boczne szyby jak najbardziej możesz jechać. Raz, dwa. I lecę sobie drzwi. No, zapach ma również fantastyczny. Naprawdę bardzo fajny produkt, rewelacyjny. I dosyć długo u mnie leżał, kurczę. Nie miałem się kiedy za niego tak na poważnie, a czy na poważnie zabrać. Ja się nim bawię, tutaj już mam końcóweczkę, naprawdę końcóweczkę. Wytrzaskałem całą butelkę. I czy go kupię? Wiesz co, mam tyle osuszaczy, że do przetestowania, że prawdopodobnie nie, ale jak ci się jakiś znudzi, ten polecam. Naprawdę, rewelacja. I plastiki, wszystko, na wszystkim, naprawdę na wszystkim siedzi. Zobacz, plastik. Odwracam, docieram. I masz taki, kurczę, jakby mokry. No taki, kurczę, widać, że coś na nim siedzi. A na lakierze to już bajka.
ziarno pokazuje niesamowicie. No dobra, słuchaj. Z mojej strony to wszystko. Fenomenalny produkt. Fenomenalnie pachnie, fenomenalnie się dociera, fenomenalnie współpracuje z wodą. Ogólnie, tak naprawdę ja osobiście nie widzę minusów tego produktu. Nie widzę, bo i podkreślam, osobiście widzę go przy ciemnych lakierach. Naprawdę ziarenko i takie fajne, mokre uderzenie. Zresztą zobacz, takie mokre uderzenie na tym słupku chyba najlepiej widać. Z połyskiem spójrz, co jest grane. No bajeczka. I śliskość. No kurczę, naprawdę super. Super produkt. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć!